znajdziemy równanie prostej, stycznej do okręgu zdefiniowanego równaniem x kwadrat plus y kwadrat równa się 25, która przechodzi przez punkt 10, 0. Styczna do okręgu to prosta, która ma z nim dokładnie jeden punkt wspólny. Czyli przez punkt 10, 0 przechodzą dwie takie styczne. Znajdziemy ich równania. Ogólna postać równania prostej to y równa się ax plus b. Jeżeli na naszej prostej ma leżeć punkt o współrzędnych x równa się 10 oraz y równa się 0, możemy napisać, że 0 równa się a razy 10 plus b. Zatem b równa się minus 10a. Zatem równaniem naszej prostej możemy zapisać jako y równa się ax minus 10a, czyli a można wyciągnąć przed nawias i otrzymamy y równa się a razy x minus 10. Naszym zadaniem jest zatem znalezienie takich a, dla których te proste będą miały dokładnie jeden wspólny punkt z okręgiem. Naturalnie, gdybyśmy zmienili to a, czyli współczynnik kierunkowy prostej, mogłoby się okazać, że mają one dwa punkty wspólne z okręgiem lub nie mają ich wcale. Zależy nam na tym, aby układ równań x kwadrat plus y kwadrat równa się 25 oraz y równa się a x minus 10 miał dokładnie jedno rozwiązanie. Po podstawieniu otrzymamy następujące równanie. A kwadrat plus 1 x kwadrat minus 20 a kwadrat x plus 100 a kwadrat minus 25 równa się 0. To równanie będzie miało tylko jeden pierwiastek wtedy i tylko wtedy, kiedy delta będzie równa 0. Wzór na wyróżnik kwadratowy delta to b kwadrat minus 4ac. Zatem po podstawieniu otrzymamy 0 równa się delta równa się minus 20 a kwadrat do kwadratu minus 4 razy a kwadrat plus 1 razy 100 a kwadrat minus 25. Pomijamy przekształcenia. Otrzymamy minus 300 a kwadrat plus 100 równa się 0. Zatem a kwadrat równa jest 1/3, czyli a równa się plus minus pierwiastek z 3 przez 3. Współczynnikami kierunkowymi poszukiwanych stycznych są zatem a równa się minus pierwiastek z 3 przez 3 oraz a równa się pierwiastek z 3 przez 3. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.